Mas o que importa é que hoje vamos ao leilão. Dzisiaj na aukcji wykupimy Izaurę. Dzięki Bogu. Jestem pani taki wdzięczny za wszystko, co dla nas zrobiła. Idę za głosem serca. Kiedy stąd wyjdę, gorąco pani podziękuję. I będą to słowa z głębi serca. Proszę z tym poczekać. Nie ma nic lepszego niż gazeta, nawet najgorsza. Będziemy dobrze poinformowani. Na tym odludziu? Wątpię. Izaura będzie zlicytowana. Organizują aukcję niewolnicy? Czy w gazecie jest jakaś wzmianka o panu Alvaro? Nie. Wiem, że mój przyjaciel jest wyjątkowy, ale gazeta w Campos i jeszcze tego nie odkryła. Za to Izaura zasłużyła sobie na takie wyróżnienie. Czy ta niewolnica zawsze będzie zatruwać mi życie? Nie po to jadę z daleka, żeby znowu mnie poniżono. Tylko tego brakowało, bym zobaczyła, jak Alvaro kupuje Izaurę na aukcji. Tylko tego brakowało. Muszę jechać na licytację, ale jeszcze jedno. To obrączka hrabiego. Pan wie, jak bardzo go kochałam. Pojawił się w najstraszniejszym momencie mojego życia, kiedy przerwałam ślub Leoncia z Malwiną i zostałam brutalnie wywleczona z kościoła. Tylko hrabia miał odwagę stanąć w mojej obronie. Byłam zdesperowana, a on wyciągnął do mnie rękę. Wspierał mnie w chwilach, kiedy brakowało mi sił. Nie obchodził go skandal. Zakochał się we mnie. Docenił moją szczerość i poprosił o rękę. Apaixonou-se por mim, pela minha franqueza, pela minha sinceridade e me pediu casamento. To był ślub jak ze snu, pełen miłości. Po raz pierwszy w życiu poczułam, co znaczy kochać i być kochaną. Był moim zaczarowanym księciem. Nie liczył się jego tytuł, tylko charakter, wielkie serce i wspaniała dusza. Mas nobre no caráter, no coração, na alma. To najszczęśliwszy dzień w moim życiu. Chcę, żebyś zawsze była szczęśliwa. Przywrócił mi radość życia. Poczułam się naprawdę kochana. Był dla mnie wyrozumiały i traktował jak księżniczkę. Jednak z winy Leoncia nasze szczęście nie trwało długo. Ten łajdak obraził mnie na ulicy, a hrabia stanął w mojej obronie i wyzwał Leoncia na pojedynek. Miałam wtedy zły sen, bo to było jak przeczucie śmierci. Okazało się, że słuszne. Hrabia wrócił śmiertelnie ranny, bo zastawiono na niego pułapkę. Kiedy umarł w moich ramionach, kiedy umierał, miałam wrażenie, że to koniec mojego życia. Wraz z nim pochowałam swoje serce. Parecia que o meu coração também tinha sido sepultado com ele. Essa aliança. Ta obrączka symbolizuje wielką miłość. Eu vou reverenciar. Będę czcić pamięć o hrabim do końca. Então somos dois, dona Tomásia. Więc jest nas dwoje. To był wielki człowiek. Zawsze walczył z niewolnictwem. A causa da libertação. Zawsze. Wciąż noszę po nim żałobę.
Zawsze będę miał wiele szacunku dla hrabiego i hrabiny. Do dzisiaj noszę obrączkę. Symbol wielkiej miłości, którą będę nosić w sercu i pamięci do końca życia. Doskonale hrabina rozumiem. Równie mocno kochałem matkę Izaury. Prawdą jest też, że moje serce nie przestało bić. Ani moje. I teraz bije mocniej niż kiedykolwiek. Wciąż rozmawiamy, choć teraz nie ma na to czasu. Racja. Muszę iść. Zrobimy co w naszej mocy, żeby kupić Izaurę. Zadbałam o eskortę policji. Powodzenia. Niech pan zostanie z Bogiem. Musiałaś tak rozgłosić licytację Izaury? Czemu nie? To najcenniejsze, co mamy w tej hacjendzie. Chciałam podkreślić jej wartość. Potrzebujemy pieniędzy, żeby spłacić hipotekę. Zapomniałeś? Nie, nie zapomniałem. Przypominasz mi o tym na każdym kroku. Nie chcę, żebyś zrobił coś głupiego. Czas rozwiązać problem hacjendy. Tej niewolnicy także. I mój problem. Nie musisz bez przerwy wypominać mi moich cholernych długów. Co to za język? Przeklinanie nie jest w dobrym tonie. Nie byłaś taką heterą, kiedy się pobraliśmy. Zmieniłam się przy tobie. Musiałam wziąć sprawy w swoje ręce, inaczej nie wiem, jakby się to skończyło. Chyba nie ma większego piekła. Życie ze mną nazywasz piekłem. Znowu stajesz się grubiański. Jesteś zły, bo zbliża się pora licytacji i będziesz musiał pozbyć się niewolnicy. Mówiłem o swoich długach. Nie masz powodu do zazdrości. Mówisz to po tym, co tu przeszłam? Mąż u stóp niewolnicy to nie jest najmilszy widok. Raczej wielki afront. Niewolnica chciała uciec, a ty masz do mnie pretensje? Żebrałeś o jej miłość. Wiem o tym. Dobrze cię znam. Wiem, czemu chciałeś ją zakuć w kajdany. Próbowałeś ją wykorzystać. Zazdrość kompletnie cię zaślepia. Wymyślasz niestworzone rzeczy. To ciebie kocham, a nie niewolnicę. Nie powinniśmy byli tak rozgłaszać, że mamy kłopoty finansowe. Teraz wszyscy pożyczkodawcy mogą jednocześnie zwrócić się do nas o zwrot długów. Nie jestem głupia, mam głowę na karku. Nie urządziłam większego skandalu w czworakach, bo nie chciałam bardziej cię zawstydzić przed pracownikami i resztą niewolników. Ale wcale mnie to nie zadowoliło. Więc co mam zrobić? Moja miłość do ciebie jest jak skała. Kocham cię, choć Bóg jeden wie dlaczego. Tylko dlatego znoszę to wszystko.
i tylko dlatego trwałam przy tobie. Wytrzymałam o wiele więcej niż jakakolwiek kobieta, ale wszystko ma swoje granice. Ja zbliżam się do mojej granicy. Mas tudo nessa vida tem um limite, Leôncio. Eu estou chegando ao meu. Przepraszam, ale ktoś przyjechał. Nie znam tych ludzi. Tak wcześnie? Nikogo się nie spodziewamy. Nie chciałem w to uwierzyć, ale potwierdziło się. To Doña Branca i jej brat, abolicjonista Geraldo Villela. Więc chodźmy ich powitać. Tylko bądź miły. Będę najpotulniejszym z mężów. Chodźmy. Występują. Niewolnica Izaura, odcinek 97. Zanieście bagaż do pokoju gościnnego. Ostrożnie. Podajcie coś do picia i ciasteczka. Naprawdę ładny dom. Mieszkacie w uroczym zakątku. Po drodze widziałam plantację kawy. Myślałem, że w Campos uprawia się tylko trzcinę cukrową. Tutaj się obszarnicy powoli zdają sobie sprawę, że kawa przynosi większe zyski. Trochę likieru? Wolałbym nie. Kiedy zaczynam pić, nie potrafię przestać. Wolałbym nie przynieść państwu wstydu podczas licytacji. U nas się pan może czuć swobodnie. Dla nas to żaden problem. Obiecałem matce, że będę na siebie uważał. Kiedy piję z rana po południu, może się to skończyć skandalem. A więc nie będziemy pić. Doceniamy z mężem to, jak wspaniale przyjęli nas państwo w São Paulo. Było nam bardzo miło. Mama uwielbia gości. Zdążyła się za państwem stęsknić. Może chciałaby się pani odświeżyć albo wykąpać? Proszę się nie krępować. Oto może pani być spokojna. Branca nigdy się nie krępuje. Nie zawstydzaj mnie, Geraldo. Dziękuję. Chętnie odświeżę się po podróży, ale wcześniej chciałam zapytać o niewolnicę. Ma się dobrze. Dziękuję. Dzisiaj zostanie sprzedana. Przyjedzie wielu zainteresowanych. Przeczytaliśmy o tym w gazecie Campos. Zaskoczył mnie pomysł sprzedaży tak rzadkiego okazu. Chyba wszyscy byli pod wrażeniem. Będzie wielu chętnych? Mam nadzieję, że pan Alvaro nie będzie startował. Może pani być spokojna. Nie przystąpi do licytacji. Doskonale. Wspaniała wiadomość. Moja siostra jest w nim zakochana i wciąż żyje nadzieją, że za niego wyjdzie. Gdzie jest Izaura? Nigdzie jej nie widziałam. W kuchni. Obiera ziemniaki. Co u Doni Esteli? Jest trochę przejęta. Nie chciała, żebyśmy wyjeżdżali. Żadna matka nie lubi rozstawać się z dziećmi. Jeśli państwo pozwolą, pokażę pokój gościnny. Zapraszam na górę.
Tak się cieszę, że tu przyjechałam. Denerwuję się tylko tą licytacją. Chodźmy. Nie wiem, jak ci to powiedzieć. Potrzebuje pani czegoś? Wybacz, Leoncio nie zgodził się sprzedać cię panu Alvaro. Proszę mnie nie przepraszać. Powiedział mi, że nie trafi ani do pana Alvaro, ani do hrabiny. Leoncio chce doprowadzić do zamieszania. Znam męża i wiem, jak lubi skandale. Na pewno nie odpuści. Tomasz je zepchnął ze schodów. Okradł twojego ojca. Awanturował się nawet na pogrzebie własnego ojca. Boję się tej licytacji. Bardzo się boję, szczerze mówiąc. Do zobaczenia. Musisz tam jechać? Tak, i wiesz dlaczego. Zostań jeszcze trochę. Przecież nie uciekam. Wrócę wieczorem. Chciałam cię przeprosić. Za co? Znowu coś zmalowałaś? Wszystko robię źle. Chciałam przeprosić za swoje nieuctwo i nieposłuszeństwo. Nareszcie widać, że jesteś moją córką. Rodzice zawsze wybaczają swoim dzieciom, nawet tym najbardziej upartym i niesfornym. Bardzo cię kocham, ojcze. Dziwnie się zachowujesz. Jesteś czuła i miła aż do przesady. A może ty coś szykujesz? Nie, po prostu będę tęsknić, kiedy wyjedziesz. Przecież jesteśmy razem przez cały czas. Ale teraz cię nie będzie. Wrócę. Pobłogosław mnie. Niech Bóg ma cię w opiece. Zachowuj się jak należy podczas mojej nieobecności. Wykorzystaj ten czas na naukę. Dobrze. Do zobaczenia. Żegnaj, ojcze. Żegnaj. Niepokoję się. Mój los nie zależy ode mnie. Smutno być niewolnicą. Jaki śliczny dom. Czy to ta niewolnica? Różni się od panienki Elwiry, którą poznałam. Biedna Izaura. Mój mąż był dla niej bezwzględny. Przepraszam, zostawię panią na chwilę. Izauro, obsłuż naszego gościa. Izauro, Izauro.
Nareszcie znalazłaś się we właściwym miejscu. Brudna. Potargana. Szkoda, że nie ma tu mojego ukochanego Alvaro. Zobaczyłby twoje prawdziwe oblicze. Odrażające i śmierdzące. Posłuchaj mnie uważnie. Nie próbuj nigdy więcej się do niego zbliżyć. Nigdy więcej. Inaczej wytrafię ci oczy, słyszysz? A później rzucę świniom. Świniom na pożarcie. Tak właśnie zrobię, Izauro. Czemu André tak długo nie wraca? Bernardo pojechał do miasta. Na pewno przywiezie jakieś wieści. Żeby tylko André nam się gdzieś nie zgubił. Zaczynam się o niego martwić. To błąd. Nie powinniście ufać temu sierżantowi. Co panią martwi? A jeśli kupi Izaurę za wasze pieniądze, a później wam jej nie odda? Czemu miałby to zrobić? Jest policjantem i dał słowo. Policjantem od 7 boliści. Przez niego zabójca hrabiego pozostał bezkarny i nie odnaleziono Diogo. Może i kiepski z niego śledczy, ale nie jest przestępcą. Mimo wszystko eskorta policji to dobry pomysł. Leoncio nie będzie miał odwagi zastawiać na nas pułapki. Skoro jedziecie z policją, ja nie będę mógł się przyłączyć. Pan Leoncio rozesłał wszędzie mój rysopis, jestem poszukiwany. Ten dom stał się schronieniem dla zbiegłych niewolników, ale ja zawsze byłam temu przeciwna. Mimo wszystko dam panu radę. Proszę trzymać się z dala od haciendy Leoncio Almeida. Z dala wrócę do obozu, kiedy zobaczę Izaurę wolną. Teraz pojadę przez las i w przebraniu pojawię się na licytacji. To niebezpieczny plan. Gabriel ma rację. Zostań tutaj i czekaj na wieści. Dobrze się ukryję. Później pojadę po Rozę i razem uciekniemy do obozu. Nie wspomnę o tym pułkownikowi, ale na pewno nie będzie zadowolony, kiedy dowie się, że jego córka z nieprawego łoża uciekła. Tym bardziej, że już stracił jedną córkę. Biedak. Rosa jest tam bardzo nieszczęśliwa. Prosiła, żebym ją zabrał. Idź za głosem serca. Jedziemy na aukcję? Już nie mogę się doczekać. Powodzenia. Miejcie oczy szeroko otwarte. Uważajcie na tego łajdaka. Będzie przy mnie policja. Niczym nie ryzykuję. Pobłogosław mnie. Z Bogiem, córko. Córeczko, ja za tobą też. W domu czuję się taki samotny. Przecież jest z tobą Rosa. Czasem wydaje mi się, że lepiej czułbym się sam. Rosa potrafi być strasznie irytująca. Uwolnij się od niej. Lepsza samotność niż złe towarzystwo. I kto to mówi? Ty też nie wybrałaś najlepiej i nie chcesz być sama. Nie mogę doczekać się licytacji. Chcę w końcu pozbyć się Izaury. Tym razem na zawsze. Mam nadzieję, że dobrze to zrobi mojemu małżeństwu. Wciąż żyjesz iluzją.
Coronel Sebastião. Pułkowniku, dawno pana u nas nie było. Interesuje pana niewolnica? Nie. Liczę raczej, że się od niej uwolnię. Wykorzystałem licytację, żeby odwiedzić córkę. To jest mój ojciec, Sebastião Cunha, a to Geraldo Vilela, u którego gościliśmy w São Paulo. Miło mi. Mnie również. Pani Cabranca jest jego siostrą. Przyjechali z rewizytą. Akurat w dniu aukcji. Gdzie moja siostra? W kuchni. Rozmawia z Izaurą. Tam? Przepraszam, pójdę po nią. Oczywiście. Cały czas przyjeżdżają nowi zainteresowani. Ojcze, nie sądziłem, że cię tu spotkam. Co za niespodzianka. Widzę, że będzie to dla mnie bardzo szczęśliwe popołudnie. Synu, tak dawno cię nie widziałem. Zaskoczył mnie twój widok. Ja też się ciebie nie spodziewałem. Jak się masz? Dowiedziałem się, że mnie wydziedziczyłeś. To znaczy, że nie mogę liczyć na spadek. Wybacz, ale twoja namiętność do niewolnicy dotknęła mnie do żywego. Wtedy naprawdę straciłem głowę. Przyjechałeś kupić Izaurę? Tak. I mam nadzieję, że w końcu będzie moja. Muszę wygrać aukcję. Skąd weźmiesz pieniądze? Jestem bogaty. To jest mój wspólnik Bernardo. Jesteśmy właścicielami złóż diamentów. Niektóre mają ponad 30 karatów. Już zarobiliśmy na nich 100 tysięcy. Niepotrzebny mi żaden spadek. Teraz jestem panem własnego losu. Gdzie jest to złoże? Między Campos i Diamantino. Tylko my znamy to miejsce. Chyba mój teść nie jest zadowolony z pomysłu szwagra kupna niewolnicy. Jeśli wygram aukcję, da mi Izaurze wolność i ożenię się z nią. Przepraszam. Pan Martinio będzie prowadził licytację. Witam państwa. Niedługo zaczynamy. Doktorze, co za niespodzianka. Pan też jest zainteresowany niewolnicą? Dzień dobry, oczywiście. Chętnie o nią zawalczę. Pokaż rękę. Ile odcisków. Ręce są spocone, odrażające. Kiedy jesteś ubrana jak niewolnica, nie przypominasz nawet cienia tego, kim byłaś. Przestań dręczyć panienkę Izaurę. Nie widzisz, że pracuję? Nie przeszkadzaj. Zostaw mnie, zostaw. Przecież dobrze się bawię. Chodźmy do salonu. Zebrało się już dużo osób. Za chwilę początek licytacji. Alvaro przyjechał? Jeszcze nie, ale na pewno się zjawi. Więc chodźmy.
Nasze miejsce jest w salonie. Tutaj powinny przebywać tylko niewolnice. Chodźmy. Chodź. Przepraszam. Nie ma za co. Pan Enrique. Nie do wiary. Kochana. Tak, za tobą tęskniłem. Mogę cię objąć? Chodź już. Tak. Widziałam wystarczająco. Co to za ludzie? Goście pana Leoncia. Przyjechali z São Paulo. Nie widziałem cię od czasu, kiedy uciekłaś z haciendy. Jestem panu taka wdzięczna za uratowanie mi życia tamtej nocy. Pewnie nie wiesz, co później się ze mną stało. Trafiłem przez to do więzienia. Mój ojciec musiał darować Leonciowi długi, żeby odwołał oskarżenie. Później przeciwstawiłem się ojcu i wbrew jego woli pojechałem za tobą do obozu zbiegłych niewolników. Słyszałam od pani Malwiny, że szukał pan diamentów razem z Bernardem. Byłam nad tą rzeką z ojcem. Teraz jestem bogaty. A wszystko robiłem dla ciebie. Będę mógł dać ci wolność. Mam pieniądze. Dziękuję za to, co pan dla mnie zrobił. Chcę cię kupić. Później dam ci list wyzwoleńczy, żebyś mogła za mnie wyjść. Proszę posłuchać. Nie chciałabym sprawić panu przykrości. Tak bardzo mi pan pomógł. Nie raz ratował mnie pan z opresji. Był pan moim aniołem stróżem. Nie łam mi serca. Nie zniosę tego. Żyję tylko miłością do ciebie. Jest mi przykro, że tak panu odpłacam za całe dobro, jakie od pana otrzymałam. Chciałabym, żeby było inaczej, ale niestety nie mogę obiecać, że za pana wyjdę. Dlaczego? To prawda, że jesteś zaręczona z innym? Tak. To prawda. Zdążymy na czas. Oby tylko Leoncio nas wpuścił. Jeśli o niego chodzi, to musimy być przygotowani na wszystko. Dobrze, że mamy eskortę. Sierżant na pewno nam pomoże. Przykro mi, że tak pana rozczarowałam. Poprosił cię o rękę? Ponowił swoje oświadczyny także po tym, jak dowiedział się, że jestem zbiegłą niewolnicą. Przyjęłaś go? Tak. Nawet kiedy poznał prawdę, nalegał. Ja też ci się oświadczyłem, kiedy byłaś niewolnicą. Wyznałem ci miłość w obecności rodziny. Czemu mnie wtedy nie przyjęłaś? Ciężko to wyjaśnić. Ciężko to wyjaśnić i tak się jakoś potoczyło. Ten mężczyzna to tylko zauroczenie. Ja jestem twoją miłością. Bardzo pana lubię i zawsze chciałabym mieć w panu przyjaciela. Nie chcę twojej przyjaźni, ale miłości. To niemożliwe. Nigdy niczego panu nie obiecywałam. Gdzie popełniłem błąd? Dlaczego wybrałaś jego, a nie mnie? Por que se deixou levar pela corte daquele homem? Jamais aceitou a minha.
Nie chcę pana zranić. Proszę nie nalegać. Chcę wiedzieć, czemu on, a nie ja. Ten człowiek to abolicjonista. Założył towarzystwo, które zbiera fundusze na pomoc niewolnikom. Naprawdę walczy z niewolnictwem. Para libertar escravos. Fez todo um discurso lindo contra a escravidão. E eu? A ja? W dniu, kiedy cię poznałem, chciałem cię kupić, żebyś była moją niewolnicą. On jest abolicjonistą, a ja zachowałem się jak zwolennik niewolnictwa. Na tym polega mój błąd? Bo myślałem o tobie jako niewolnicy i tak się do ciebie zwracałem? Serce nie sługa i trudno to racjonalnie wyjaśnić. Może zakochałam się w innym, bo nigdy nie traktował mnie jak niewolnicy. Od początku nazywał mnie dobrą wróżką i aniołem. Nie zmienił się, kiedy usłyszał, że jestem zbiegłą niewolnicą. Mesmo sabendo que eu era uma escrava fugida, mesmo assim, ele nunca me viu como uma escrava. Więc to dlatego. Nigdy nie wybaczyłaś mi tamtego błędu. Co za ironia. Co za ironia losu. A ja znowu chcę cię wykupić. Pan Alvaro zawsze mówił do mnie językiem pełnym miłości. Ja próbowałem cię uwieść obietnicami luksusu. Później się zakochałem. Wszystko, co przeżyłam z panem Alvaro, było takie naturalne. A ja chciałem siłą cię pocałować. On nigdy do niczego mnie nie zmuszał. Wszystko działo się w odpowiednim momencie, jakby los nam sprzyjał. Zakochaliśmy się w sobie z wzajemnością. A ja zawsze zjawiałem się nie w porę. Kiedy umierała twoja chrzestna, twój ojciec został okradziony, albo kiedy komandor zachorował. Jestem panu bardzo wdzięczna za wszystko, co pan zrobił dla mnie. Nigdy nie zapomnę, jak bronił mnie pan przed panem Leonciem. Nigdy. Nie mogę pogodzić się z tym, że będziesz należała do innego. Tak długo o ciebie walczyłem, a teraz nie zamierzam zrezygnować. Może to zły człowiek, tylko udaje kogoś, kim nie jest. Zawodowy łodziciel. Pan Alvaro ma wielkie serce i mnóstwo zalet. Jest hojnym i czułym altruistą. Zawsze martwi się o innych. Nie chcę tego słuchać. Poczekam na ciebie tak długo, jak będę musiał. Nie zrezygnuję. Spróbuję kupić cię na tej aukcji, nawet jeśli będę musiał zapłacić 50 tysięcy. Mam nadzieję, że w końcu będziesz moja. Z czasem przekonasz się, jak wielka jest miłość, którą noszę w sercu. Uzbroję się w cierpliwość. Niedługo początek licytacji. Muszę wygrać. To moja jedyna nadzieja. Jeśli suma przekroczy 50 tysięcy, może pan na mnie liczyć, przyjacielu.
Źle się pani czuje? Bardzo źle. Mam dreszcze i mdłości. Iść po lekarza? Wydaje mi się, że to objaw żółtej febry. Słyszałam, że wybuchła epidemia tej choroby. Oby nie. Mam nadzieję, że szybko pani wyzdrowieje. Bardzo panią lubię. Dziękuję. Pójdę. Napiszę list do Alvaro. Bardzo źle się czuję i jestem osłabiona. Panie Leoncio. Przyjechali hrabina i ten fircyk. Są przed domem. Zagroćcie im wejście. Nie mają tu prawa wstępu. Raimundo zamknął wjazd. Ale przyjechali z sierżantem i policją. Myślę, że powinien pan tam iść. Zrób coś, pomóż mi. Wejdą do tego domu tylko po moim trupie. Po moim trupie, no idź. Widzę, że kogoś przeprowadziłeś. Metys Jose umie pisać. Dzięki Bogu. Nareszcie będę mógł wysłać wiadomość do rodziny. Zawiadomię moją ukochaną Elenę, że żyję. Minęło tyle czasu. Pewnie myślą, że umarłem. Gdzie jesteśmy? W Cachoeira Itapemirim. Chodzę pisać list. Świetnie. Bardzo dziękuję, przyjacielu. Nareszcie wrócę do domu. Dziękuję. A teraz list. Kochana rodzino. Ojcze, co mam robić? Czuję się tu jak w więzieniu. Nie chcę takiego losu. Nie wiem, które zło jest mniejsze. Mam wstąpić do klasztoru i zapomnieć o świecie poza murami? Czy wrócić do doktora Paulo, męża, którego nie chcę? Zostałam zmuszona do tego ślubu. Inaczej ojciec groził, że wyśle mnie za granicę. Czy mam jakieś inne wyjście? Muszę ci wyznać, że choć mija czas, nie potrafię myśleć o Elenie jako siostrze. To wielki grzech. Kiedy na mnie patrzyła i nazywała bratem, widziałem w jej oczach, że wciąż mnie kocha jak dawniej. Przecież planowała uciec z Diego. Chciała uciec od doktora Paulo i od miłości do mnie. Wybrała Diego, bo jest moim kuzynem. To najlepsze, co mogła zrobić, tym bardziej, że wie o moim paraliżu. Przykro mi, kiedy słyszę, że wciąż nie traktujesz Eleny jak siostry. Czemu nie potrafię tego zmienić? Czemu? Martwię się o ciebie. Ostatnio straciłeś panowanie nad sobą, zacząłeś krzyczeć. To może ci zaszkodzić, uważaj na siebie. O twoją siostrę też się martwię. Nie powinna była jechać do Haciendy Leoncia. Z polecenia pana Leoncia, hrabina nie ma wstępu do tego domu. Ten człowiek zabił mojego męża. Hrabino. Przyszliśmy na licytację i na tym się skupmy. Co za bezczelność.
Przyjechaliśmy na aukcję. Niech pan lepiej wraca do São Paulo. Nie jest pan tu mile widziany, po tym jak ukrywał przede mną moją niewolnicę. Czemu nie chce mi pan jej sprzedać? Ona nigdy nie będzie pana. A ty, Tomazio, wynoś się z moich ziem, albo nie odpowiadam za siebie. Zapomnijmy o dawnych nieporozumieniach. Dzisiaj interesuje mnie tylko niewolnica. Chcesz mnie zabić? Wiem o tym. Nie jestem głupia. Nie zabiłabym pana w obecności policji i przy tylu świadkach. Chcę jedynie kupić Izaurę. Gdyby nie obecność sierżanta, inaczej bym się z tobą rozprawił. Mamy dużo pieniędzy. Ma pan szansę na wysoką cenę. Przecież chodzi panu o pieniądze. Nie wejdzie pan do mojego domu. Nie wpuszczę pana ani tej prostaczki, która ma czelność tytułować się hrabiną. Obeudławił się pan tymi obelgami. Opracowanie wersji polskiej, Studio Company Warszawa. Tekst Karolina Władyka, czytał Zbigniew Moskal. Vida de negro é difícil como que? Vida de negro é difícil como que? Meu amor, eu vou me embora, nessa terra vou morrer. O dia não vou mais ver, nunca mais eu vou te ver. Vida de negro é difícil como que? Vida de negro é difícil.